Witam się z Wami w termach Beni w Albanii. Proszę bardzo, gorące źródła termalne podobno. Tak tutaj ten teren sobie fajnie wygląda. Tu są toalety. Tam jest wjazd. Tam można sobie pospać podobno, pokoczować za darmo. Zobaczymy co dalej. Fajne, fajne miejsce z tego co widać. O. Zaraz zobaczymy. O, tu pełno ludzi mieszka jakiś tam. Zobaczymy jak to tam wygląda. O, restauracje, słuchajcie, po lewej stronie. Jakieś tam sklepiki. Także komarka równa. Most turecki, podejrzewam, taką się nazywa. Idziemy dalej. Miejsce jest niezwykle klimatyczne. Bardzo fajnie to wygląda. Idziemy. Zobaczymy jak to tutaj jest. Może wieczorkiem nie będzie ludzi, jak zjemy, to przyjdziemy po pomoczyć się. Niesamowity widok, tak jak widzicie. To jakieś jaskinie fajne. Później może albo jutro przyjdę, tę jaskinię sfilmuję. Ale tu zobaczcie, kurde, jak to wygląda. Most. Idziemy mostem. Powiem Wam, że przejście tym mostem jest szokujące troszkę. Rzut oka z góry. To taka niecka z ciepłą wodą jakąś tam po jednej stronie. Idziemy, pokażę Wam jak to sobie tutaj można dojść po tych kamulcach. Kurde, ciężka sprawa. Wybrałem się w klapeczkach, bardzo mądry jestem, ale może się nie zabiję tutaj na to. O. Most. Ludzie kąpiący się i napierniczamy dalej. Wow. Tak to wygląda. Coś niesamowitego. Jakiś mały muslim morderze, mamusia w hijabie go owija w jakiś dziwną szmatę przypominającą ręcznik. A ja idę dalej pokazać Wam od tej strony. Widzę, że ludzie tutaj zbierają kamienie, układają, żeby spiętrzyć swoje kolejne miejsca. Cholernie ciepła woda. Niesamowicie ciepła woda. O. Idziemy dalej.
Idziemy dalej, bo to jest po prostu bosko. Wlazłem w tych swoich śmiesznych klapkach. Idę przez tą wodę. No bo muszę wam to pokazać. Postawione kamienie jeden na drugim. Zrobiona micha z wodą. Tu żaby skaczą. Tu się to wszystko przelewa. Przelewa się górą i tworzy ciek wodny łączący się właśnie tutaj z jakąś tam górską rzeczką. No, powiem wam, ta woda jest tutaj naprawdę, naprawdę wysoka temperatura. Wręcz gorąca. Mam wrażenie, że jest gorąca. Tak. O cholercia. Niesamowicie ciepła ta woda jest. Idziemy dalej. I rzut okiem na to wszystko. Tam na górze mam wrażenie, że jakiś bunkier jest. Jaskinie. Droga w stronę parkingu. Słuchajcie. Jakieś tam knajpki. No i skały. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Niezwykle klimatyczne. Myślę, że warto tu przyjechać. Zobaczyć te termy, wykąpać się, przenocować. Jest fenomenalnie. No dobra, na razie kończę relację z tego miejsca. Może jak się dostanę tam do tych jaskiń, to pokażę w drugim odcinku, jak to tutaj te jaskinie wyglądają i cóż to za tajemnicza budowla przypominająca bunkier jest tam na wysokości.